Wchodzę. Piotrek? Ej, włącz sobie, włącz sobie. Jeszcze się chyba wiem co. Hejcie, siemanko, ja jestem Random, witam was bardzo serdecznie, gorąco i cieplutko o 23.40, kiedy z Pawełkiem zabieramy się za nagrywanie kolejnego odcinka z gry The Forest. Cześć. Nie. On ma zeza, nie patrzcie na niego. Ej, specjalnie się nie trafiłem. Cześć, witam serdecznie. Przywitamy się ładnie. Słuchajcie, dzisiaj mamy na celu jakąś tam jaskinię. Jeszcze nie wiemy, co w niej będzie, aczkolwiek wchodzimy tam po prostu na pałę i zobaczymy, co tam się znajdzie ciekawego. Mam nadzieję, że wam się będzie podobał. Już te odcinki kolejne, które widzicie teraz, są zmontowane dobrze. Lagów raczej nie ma, więc będzie dobrze się oglądało. Bo ja mu pomogłem. I co? No i kończymy Foresta razem z końcem września, więc tyle zostało. A potem wchodzi nowa gierka, ale więcej info wkrótce. A tymczasem, Paweł? Będzie ze mną ta gierka? Nie, do wozu. Widzowie chcą. Wiedzcie, że chcecie. Nie chcą, cicho. Zuki logi. Paweł, mam 3 FPS-y. Ja mam 89. Cicho bądź. Co nie mówię? Na dole widzę tylko jakąś latarkę. Widzę jakieś było takie plum plum. No nic nie słyszę. Cicho. Takie człapanie. A tu głęboko. O, ciulik. Cicho? A, słyszę to człapanie. Duży tam gdzieś jest. Piotrek? Rozważam kliknięcie W. Jezu, widzę go. Łazi pode mną, łazi pode mną. Który to jest? Virginia. Ten z ośmiornicka. A, wiem, widzę go. Ciężko będzie go tak po prostu wiesz, zaskoczyć z tej... No jest tuż pod nami. Nie wiem, czy go widzicie, kochani, ale on tam... O, to jest to. To jest takie to, co się tam pełza. Dobra, ale bądź tuż za mną. Co ty, gdzie ty tam idziesz? Ja nie wiem, stary, idę do ciebie. No, kazałeś mi być cicho, to się zatrzymałem. Mów, kiedy będę tu... Zjeżdżaj. Szukał. Jeszcze? Że on nie słyszy. Jezus, ile dzieci on tu ma, Paweł. On się tu mnożył. Dobrze, że trafiliśmy już po. Raz, dwa, trzy, cztery. A nie w trakcie. Powiem ci tak, widzę 5. Ja słyszę ich. A wiesz, że one mają nas na hita. Tak, wiem. No zjeżdżaj na dół, co się boisz? No, nie wiem ile mogę. Zjeżdżaj cię, zatrzymasz się na mnie. Ja jeszcze nie zszedłem jeszcze. Czekaj, gdzie jest mama? Musimy stary... Gdzie jest? Ty skaczą do mnie. Ciesz się, że nie on. Chyba mnie to nie martwi, bo on to jeszcze tam słyszysz jak biegnie, a to z zaskoczenia cię złapie i co? Jakie jumpy robią? Przydałoby się gdzieś uciec na bok i choćby... Tak, dokładnie. Dobra, jak coś to mamy save'a. Avanti. Zone skaczą, Piotrek, Paweł. Problem, że ja jak wchodziłem na linę, to miałem wyciągniętą tackę. Zrobisz je tacką, spokojnie. No je tak, ale... Dobra, mam staminę. Ja tak średnio właśnie. Jakie grube te dzieci. Jaka mama to dzieci. O ja pierdzielę. Paweł? Na ziemi jesteś? Nie pytaj. A gdzie jest duża? Nie pytaj. Radź sobie. Nie pytaj. A gdzie ty pobiegłeś? Daleko od nich? Ale wróć tu do mnie. Czekaj, zjadę sobie lekarstwów. Odrzućcie diabły? No tak, nie, wylądowałem to 2 hity dostałem na start, nie? I nie mam latarki gnoju, bo ci ją oddałem do pistoletu. No super. No to jak za to nie będzie łapki w górę, to was zniszczę i dojadę. Ale jak nie ma latarki stary? Bo zmontowałem ją z pistoletem. Aha, no tak. Piotrek, jak się ode mną, co ja mam zrobić? O. Poczekaj, ja tu się oświetlę teren i zejdziesz wtedy. Jakąś bombę tu rzucę. Mi się już powoli życie odnawia. Bo nie... Dobra, tu gdzie jest ten korytarz? Ona jest tuż pode mną, stary, no poluje na mnie. Duża? Chyba strzeliła, że nie jestem sam.
No, jest taka nie szansa. Ma jej tu, ty. A jest, jest pode mną. Leci na ciebie, uważaj. Nie, spokojnie, nie widzi mnie. Ja mam tu płonące strzały, a ją na strzały się kładło. Tylko jest pode mną. Nic nie zrobię. Jak zejdzie, to mnie dziabnie. A mam pół HP. Dobra, paka. Łopsesa! Bom, jest wyplęty. Dzieci wybuchły. Ale ona niekoniecznie. Ona dostanie hita. Dostała? Nie wiem, mam ciemno. Ale poszły do ciebie wszystkie, nie wiem czemu. Dziwne. Dynda taki. Dobra, spaliłem dziecko. Nie wiem, gdzie ona jest, ale nie widzę tego. Jak on salto zrobił tu? Rzuć mi tu flagę. Czekaj, on tu salto robi jak nie wiem. Jo, dobra, wycofuję. Paweł, walczy z nimi, czekaj. No ja chcę ci pomóc jakoś. Dobra, spaliłem drugie dziecko. Paweł, palę dzieci. Zostały tutaj dwa, bo reszta wybuchła. Schodź. Ja bym chciał wiedzieć, gdzie jest ona. Schodź, biorę za siebie. Schodź. Ty, zniknęła. No, dzięki. To ja czekaj, mamy, czekaj. Zostanę tyle, nie patrz. Ej, spaliłem ją, ty jakoś. No i żyje? Płonie, schodź. Jest w szoku, Paweł, schodź szybko na szyfcie. Nie uciekaj do mnie, jest korytarz. Piotrek, ała. Paweł, biorę ją na klatę. Paweł, miałeś zejść do mnie. Nie odchodź, nie zostawiaj mnie w tej jaskini. Chciałem, ale za szybko wuklikłem. Dobra, Paweł, ona, ale... Ona jak się pali, to... Ja pierdzielsztajn. Cześć. Ale... Czy ona musi za mną gdzieś? Gonicie, pobiegła za tobą. Jezus Maria. Patrz na moją kamerkę, mam tyle HP. Czekaj, padła. Ty. Tyle HP mam. Co mnie to interesuje? Ja mam tutaj, patrz, zabiję potwora. Dostałem pancerz z potwora. A to później. A tymczasem... Paweł, tu jestem, weź sobie zobacz, jakie fajne rzeczy. Ja się gdzieś mi zajmę. To idź wam. Jestem myśliwym. Dobra, czekaj, ja się muszę uleczyć. W dziecku ulekam strzałę znalazłem, jestem zły. Jak ty mówisz mi, że dobra, palisz dzieci, dziecko, no. Dziecko spłonęło, nieważne. Tu będzie salto zaraz, uwaga. Da się go w powietrzu walnąć? Nie wiem, nie próbowałem jakoś jeszcze nigdy. Zdzieliłeś? Dobra. Ty. One są na hita generalnie. No, Piotr. Co mnie straszysz? Bo chciałem kolę. Tu nie ma coli. No jak nie ma coli? A tu no, jest kola. Dobra, zapasy zbieramy. Powiem ci, że tego w tej jaskini się nie spodziewałem. Powiem ci, że mi tu. Ale porobieni, nie? Paweł, piąteczka. W twarz się uderz, to jest piąteczka, nie wiesz, wcześniej mówiłem. Dobra, płytki CPU. Wszystkie są gotowe. Ja bym turacami wszystko obrzucał i zobaczył, jaki ten... Paweł, nie. Paweł, przestań. Czemu? Paweł, nie. Patrzcie, tu jest, zobaczcie, łapcie go. Tylko wiesz co, ja już żadnych bomb nie mam. Ja mam jeszcze dużo, także spoko. Idziemy w dół jaskini, czy w górę jaskini? Co? Idziemy w dół jaskini, czy w górę? Bo tam, gdzie ja byłem, to był tunel w górę. A tu się idzie chyba w dół. Póki co jest tak po środku. O, lina. Już mam full. Chodźmy tam, może coś będzie ciekawego. Szam. Jest tu ktoś? Totemik stoi, więc pewnie tu są. Maybe, probably. Nie! Oddaj mi racy! Dobra, została ostatnia raca, stary. Sprawdź, jest to wyjście. Sprawdź, idź tam. Hello. Lomus. Pamiętaj, że cię lubię. Jaskinia? Pusto. Ale jaskinia czy zewnątrz? Jaskinia. Wchodzę z tobą. W sumie nie wiem do końca, jaki będzie tytuł odcinka. Pewnie to zależy od tego, co zobaczymy w ciągu najbliższych 10 minut. Także nie przestraszcie się, nie? Ty, tu jest jakoś tak niebiesko i mrocznie. Chociaż ten gdzieś daleko jest. Paweł, boję się. Paweł, nie, odczuwam się. Emocje. Pozytywnie. O, nie do końca. Przepraszam. Tu jest krew. Tu można zejść w dół. Byliśmy tu już milion razy. Serio? W sensie, no na pewno w poprzedniej serii, nie wiem czy teraz, ale... No, w poprzedniej serii to myśmy wszędzie byli już, tak, co tak słabe porównanie. Czekaj, ja sobie zrobię pochodnie. Wiesz, że ja te miejsca kojarzę, o tu jest jeszcze jakieś przejście, uwaga. A w sumie ty nagrywałeś już 3 serie z Foresta, a ja 2. Piotrek, jestem gdzieś dalej. A ja penetruję lochy. No ja też. Paweł, ciasno tu. A! Jezu, co to?
Duży. Dużo ich. Dobra, u mnie jest lina, więc wchodzę na górę. No jak na górę, to czekaj. Chcesz, to się wrócę. Jak to będzie druga lina, znaczy to jest wyjście. Co tu się działo? Nie, ja jestem w miejscu, gdzie nie ma nic póki co. A u mnie jakieś dziwne płaskie skały. Tu się da wejść, więc ja tam wchodzę. Batonik. Lubię tę jaskinię. Gdzie są batoniki? Paweł, gdzie tu coś... Tu coś umarło. Co? Generalnie... Busole znalazłem, kompas. My jesteśmy pod główną wioską chyba. Dobra, gdzie ty jesteś? Czekaj. Idź za mną. Poszedłem w prawo. No okej, okay, tu mam. Tu... Maybe... Tu jest czacha. Alkoholu dużo. Piotrek, no zgubiłem się, czekaj. No znajdziesz, nie płacz. Taśma klejąca, będą bomby, elegancko. Daj mi jeszcze, give me more money. Tate, idę do ciebie. Cieszę się. Dobra, zrobię sobie bombę, bo ja coś czuję, że tu nie będzie kolorowo za chwilę. Taśma i płytka i alkohol. O, batonik. Zegarek, taśma, płytka, monety i alkohol. I mam dwie bomby. Zwróciło mi się. Fajnie. Kto zabił dużego? Kto zabił dużego? Fikasz jeszcze? No, ja go zabiłem do siebie. Tu jest na 100%, tu jest na 100% lina na górę. Tak, jest dzień. Więc wróćmy tam do jaskini i sprawdźmy ją całą. Okej. Okay. Patrz na mapkę, jaka ładna jaskinia, ty. Synu. Paweł, prawie zginąłem. Nie skacz. Za późno. Czyli ty też, dobrze. Selekcja naturalna, zginął sami. Kanibale tylko siedzą, siedzą i popcorn wcinają, nie? No. Tu jest jakieś lochy, dobra, nie. Ja chcę umyć miecza i mi nie wychodzi. Co chcesz umyć? Miecza. To se myj, ale bez mojego udziału, proszę. Stąd przyszliśmy, tak. Chodź tam na dół, tam gdzie jest taka jaskinia, zobacz, tu jest takie fajne, dzikie coś. Wchodzę. Piotrek? Ej, włącz sobie, włącz sobie. Jeszcze się bez chyba wiem co. Jezus Maria. Nie, nie nagram Outlasta, spadać. Ale to było tak realistyczne, to było takie prawdziwe, stary, jak ja się wystraszyłem. Dobra, gdzie teraz idziemy, bo się zgubiłem? W dół. Muszę iść pierwszy, ja już nie chcę nietoperzy. Nie, jezu, jeszcze mnie zimno łapie. No głupie. Nie kiśnij, ja już skisłem. Nie, ty to się obstrałeś. Tak. Nie, ja się nigdy tych nietoperzy nie przestraszyłem. No bo ja biegam na pałę i nagle taki głośny, mam słuchawki na full ustawione. Takie... No ja też, i co z tego? Geniusz. Mi się mniej podobało. Czekaj, myśmy tu byli chyba już. Właśnie, chyba wróciliśmy do punktu wyjścia. Ty, ja wiem co tu jest, ty. Nurkujemy tu. Nie wiem co to, ale to jest dziura. Nurkujemy. Siup! Cała slana. Paweł, jestem w wodzie. Ja jestem w wodzie, Paweł. Nurkuję. Ty to jesteś jednak. Ty co tu jest dziura? Ej, my płyniemy do Hadesu. No i dobrze, w końcu znajdź swoje miejsce. I tak chyba trochę trzeba by zapukać, żeby nam otworzyli. To jest dno. Wylądowaliśmy na dnie YouTube'a. Okej, okay, stwierdzam, że trochę słabo. Paweł, zostałem sprankowany przez grę, którą znam od 160 godzin. Świetnie, ale była dziura, to mówię, polecimy i nie ma nic. Czekaj. Nie ma żadnych szczelin, nie, żeby tu wejść. No szkoda. Po co ta dziura jest? Nie czaję. Może dopiero twórcy będą robić grę i wiesz, i przygotowali podkładkę. Może. Dobra, nieważne, idźmy tam w dół. Zapalaj tą latarkę. O, ty ją masz. Ej, daj mi ten, daj mi latarkę swoją, a ty będziesz miał tą z pistoletu, bo ja nie mam żadnej. Już ci daję. To co jest? Give me that shit. Jak fajnie stoi.
Nie, mam źródło światła, idziemy. Ale nie da się jej zapalić stale. Ona może świeci sama, jak przycelujesz, nie wiem. No, celuję i nie. Co to było? Aha, to ty strzeliłeś. Cześć ty. Nie wiem, szukam miejsca, gdzie możemy pójść. Ale tu w sumie, zobacz, tu nic nie ma, co za jaskinia głupia. A nie ma gdzieś miejsca, żeby zanurkować, weź parę pod nie. Krzyczą, Paweł krzyczy to coś na mnie. A czyli ty mnie tylko ja to słyszałem? Tak jest, gdzieś tu są, kaniwale. Są jakieś pazury, nie wiem co tu się działo. Nie pytaj. To pewnie ludzie, wiesz? To pewnie ludzie. Dobra, idę stąd, bo to jest za głośno. No to idź, sio. Psik. A nie przodem. Okej, okay, w sumie jesteśmy w jaskini, w której dwa miejsca prowadziły kompletnie donikąd. Dziękuję ci, gro. A to na górze? Można wejść do góry. Weź tam wejdź. Powiedz mi, co tam było. Czekaj. Ci dziura tu jest. Można gdzieś pójść dalej, także zapraszam. Idziemy! Co? Nie mam staminy już, Piotrek. Jesteś słaby kondycyjnie i tyle. Jestem. Na YouTubie siedzisz. Odezwał się. Byś zagrał jakiegoś Q&A w plenerze albo coś. Co? Nic. Można to chyba wysadzić, wiesz? Myślę, że nie ma potrzeby. Aha, widzisz? Kondycja. No. Można to wysadzić, wiesz, zobacz. Nie widzę, nie, raczej nie da się. Czyli weszliśmy do jaskini, która w sumie prowadzi donikąd. No to fajnie. Czekaj, tu jeszcze można. A, nieważne. Dobra, wróćmy się. Ała. Ściągnę ten Paweł. Co byś chciał? Generalnie zostałem zhańbiony przez spadek na kolana i prawie zginąłem. Mam jakieś 20% życia. Cały ty. No, zabij się sam, selekcja naturalna. Ty to okay. Powiedziałeś. Generalnie. Oj, przepraszam, przesunęłem wam to. Już. Generalnie to ja bym sobie sprawdził jeszcze tam była taka jeszcze jedna odnoga, taka jakby w dół. Nie wiem, czy widziałeś? Tak, widziałem. Czekaj. To było tu? Nie wiem. Nie, co ty dalej? Tu się nie da wejść. Tu jakaś woda, to chyba do góry jeszcze. Tu były nietoperze, to mnie wystraszyły. Nie strasz się ty mnie znowu. Ty je wystraszyłeś. Tak, ja je wystraszyłem. Przepraszam, nietoperze. Tam nie szliśmy jeszcze. Ja mam to stare turbo głośno, nie? Ja jeszcze muzyczkę. Tekstury która... widzę. Paweł, tu jest pusto. Piotrek, jesteśmy w jednej mojej komnacie. Masz brodę. I wiem. Kusę ubranko. Cześć. Nara. Okej, chyba jeszcze tutaj jest droga. Czy to byliśmy już? Już nie, to jest tyle tych dróg. Trochę nie ogarniam, gdzie byliśmy. Ja też nie. Ale tego koloru jeszcze nie pamiętam. Więc... Kolor? To miejsce. No bo takie jaskinie mają kolor, zauważ. Paweł, to jest stromo. A tam ja jest... Ja tam byłem, tam nic nie ma. Ale tutaj nie byłem w lewo. W dół nie byłeś? No to idziemy w dół. Może być interesting. So much? Paweł, widzę szczelinę. Widzę. Nie chciałem tego używać, no ale dobra, no. Skoro to powiedziałeś. Paweł, tu się robi mrocznie. A jak jest teren oświetlony, znaczy będzie duży. Hej, zniszczyłem coś, czekaj. Co? Nie, nic. Myśl tam, rzuć flarę, bo ja nic nie widzę już. No okej. No, podpali ją. Co jest? Nie mam flaru. Ej, co jest? Nie mogę jej podpalić. Musisz prawym, lewym przyciskiem myszy. Nie, prawym. O kurde. Baterie mi siadają, muszę sobie chyba latarkę naprawić. Proszę bardzo. Dziękuję. Masz plany. Czekaj. Łuk. Wow, pistolet. Tam coś fajnie świeci. No bo nie kanibal. Nie, tak jakoś. Czekaj, podpalę jeszcze jedną. Faktycznie jakieś tu światło. Będzie duży. Ja pamiętam tą jaskinię. O Jezu, ile zwłok.
No, im więcej zwłok, tym... Tym większa szansa, że będzie duży. Może to jego dzieci tylko zabił. No, zdecydowanie to jego dzieci. Jakie brzydkie mordy mają. Aborcja to zło, słuchajcie. Nie bij mnie, stary. Ja mam 10% HP. Ja zginę, będziesz sam się z nim lał. Wiesz, gdzie on jest? Nie. A nie jest tu, gdzie my się z nim bili? Bo tu stali na do góry. Mówisz, że jest taka opcja? No na pewno. Wróciliśmy do punktu. Kółko zrobiliśmy. Ale poczekaj, coś mi tu właśnie nie pasuje. Bo my przyszliśmy stamtąd, nie? A ja... Czy ja uciekałem tędy? Tak, i potem poszliśmy w drugą stronę. Nie, to są walizki, tu nas nie było, zobacz. No dobra, ale... Tu nas nie było, ale myśmy potem... Ty uciekałeś w jedną stronę, a potem poszliśmy w drugą. Aha. No dobra, no to mamy kajwa z głowy, no. Chyba, że jakąś tam jaskinię wcześniej minęliśmy, ale też mi się nie chce chyba tam wracać. Nie wiem, nie. Nie, bo to musielibyśmy ogarnąć, jeśli nas nie było. No to jest trudne. Tak, to szybko, zdecydowanie. Dużo alkoholu. Tu jest dużo starych rzeczy, zobacz. Jakieś płytki, jakieś nie. Ten. Dobra, no to w sumie, nie wiem. Czekaj, pójdę na główną jaskinię. Zobaczmy mapę, jak to wygląda. No, tu jest ślepy zaułek. Tak patrząc na mapę, poczekaj. Wiesz co, jest jakby explore, gdzie nie byliśmy. Chodźmy tam jeszcze w jedno miejsce. Bo ja na mapce to widzę. W prawo powinna być droga. Tu zwłoki do chwili spadają na ziemię, ja nie wiem skąd się bierze to wszystko. Tak, wiem, no się respią jakby. Zwłoki się respią w grze, no elo. Gdzieś tu. Trzymamy się prawej ściany, dobra, nie jest źle. I szczelinka, no myśmy to byli wcześniej. Coś musieliśmy zwalić, no nieważne. W każdym razie. Tak, teraz w prawo. I... No teraz w prawo trzeba skręcić. Aha, bo ja nie mam tego, bo to ty tam byłeś, a nie ja. Ale tam nic nie było. Przejdź, bo ja nie mam tego odkrytego, wiesz, chcę to zobaczyć po prostu. Chociaż nie, to nie jest to, gdzie ty byłeś. Nie, to nie jest tu, gdzie to byłem. Nie, ja bym... To tutaj my się, ten, rozdzieliliśmy. O, tutaj... W prawo, to w lewo chyba. A to byliśmy? Tak, tu jest ten... Tu jest ten wodospad, którym ja chciałem miecza umyć. Czekaj, to zobaczysz to miejsce. Myśmy tu byli, kurde. Ej, kocham się gubić w jaskiniach, serio. Takie twoje hobby? Hobbystycznie się gubię w jaskiniach. Dobra, myśmy na góry. A ja w tym czasie będę kończył odcinek, słuchajcie, bo już trwa 20 minut, więc zasady... Jestem w tobie. Zawsze musisz coś takiego powiedzieć na koniec, że mi się odechciewa grać, naprawdę. Na szczęście już kończysz odcinek. Ja wam bardzo dziękuję, zapraszam na kolejne, jak zwykle, tak jak było... według stałego terminarza. Zapraszam was na kolejny, także do zobaczenia. Paweł, masz 3 sekundy, żeby się pożegnać. Dziękuję, subskrybujcie mój kanał. To akurat wyznę.